Już blisko 1000 dzieci polskich sierot ewakuowanych z Rosji znalazło gościnę w posiadłości Dżam Saheba, Maharadży Nawanagaru, w kurskiej okolicy nad morzem, w pobliżu Zatoki Bombaju. O życiu tych dzieci opowiadał przez radio z Londynu sam Maharadża, przebywający obecnie w Wielkiej Brytanii jako jeden z dwóch delegatów w gabinecie wojennym i Radzie Wojennej Pacyfiku. 6 tygodni po otrzymaniu wiadomości o terminie przybycia pierwszej grupy dzieci sierot polskich ewakuowanych z Rosji, całkowicie wykończony obóz, składający się z budynków kompletnie umeblowanych, gotowy był na ich przyjęcie. Teren pod obóz mieści się w Balahadi, w bezpośrednim sąsiedztwie mojej własnej posiadłości nad brzegiem morza, 25 km od miasta Jamnagar, stolicy mojego państwa. Przygotowania techniczne polegały nie tylko na oczyszczeniu terenu i remontowaniu budynków. Zbudowana została również szosa długa na 1 milę. Konieczne okazało się też założenie kabli telefonicznych oraz zainstalowanie niezbędnych urządzeń i wodociągów. Pierwsza grupa w liczbie około 260 dzieci, chłopców i dziewcząt w wieku od 3 do 16 lat, pod opieką około 20 dorosłych, wkrótce przybyła do obozu. Przyjazd drugiej, większej grupy, składającej się z około 750 dzieci, był na krótko wstrzymany, gdyż na skutek wylewu rzek uszkodzone zostały tory kolejowe. Dzieci zostały jednak bezpiecznie zatrzymane w Quetta. Oczekiwały tam na możliwość ruszenia w dalszą drogę i przybycia do obozu. Obecnie zgłosiłem gotowość przyjęcia dalszych dzieci do ogólnej liczby 5000. Nowy obóz powstanie więc nie za długo w pobliżu Jamnagar. Jest rzeczą zrozumiałą, że stan zdrowia przybyłych dzieci był nie najlepszy. Wobec tego zarządziłem, aby w kompleksie budynków mojego szpitala powstał nowy blok. Będzie on zaopatrzony we wszystkie niezbędne urządzenia lekarskie i przeznaczony dla tych dzieci, którym potrzebna jest gruntowna pomoc medyczna. Zaledwie parę tygodni po przybyciu dzieci do obozu dało się zauważyć niezwykłą poprawę ich stanu zdrowia. Młodzi przybysze szybko przywykli do nowych warunków i teraz czują się doskonale. Jedzenie w obozie, chociaż proste, jest pożywne i zdrowe. Każde dziecko otrzymuje w ciągu dnia 2 obfite, gorące posiłki. Oddałem dzieciom na ich użytek moje ogrody, korty tenisowe i pływalnie. Ponieważ obóz położony jest nad brzegiem oceanu, dzieci korzystają z piaszczystej plaży oraz z kąpieli morskich i słonecznych. Poza tym jeden z moich prywatnych budynków zamieniony został na szkołę. Nauka odbywa się w języku polskim, a jednym z przedmiotów nauczania jest język angielski. Obóz posiada również własną kaplicę. Komendantem obozu jest jeden z kapelanów Wojska Polskiego. Obóz podzielony jest na sekcje, połączone ze sobą drogami. Młodzi mieszkańcy obozu nadali tym drogom rozmaite polskie nazwy. Poza tym, gdzie się tylko dało, posadzili krzewy, kwiaty, a nawet drzewa. W parę dni po przybyciu dzieci odbyła się w obozie wielka uroczystość, na której byłem obecny. Podczas tej uroczystości na maszt nad obozem wciągnięty został polski sztandar i dzieci w skupieniu odśpiewały hymn narodowy. Dla upamiętnienia mojej pierwszej wizyty dzieci nazwały moim imieniem główną aleję przecinającą obóz. Poza tym postanowiły one, aby również w odbudowanej Warszawie moim imieniem nazwana została jedna z głównych ulic.